Moi drodzy, wielu z nas, kiedy myśli o podróży po Polsce, wybiera miejsca oczywiste, albo miejsca, miasta wojewódzkie, albo nadmorskie miejscowości, albo miejscowości w górach. Często pomijamy te miejscowości, które są blisko nas, które są nieoczywiste i chciałbym wam pokazać właśnie takie miejsca. Pierwsze miejsce, które przyszło mi na myśl, to Wolsztyn, czyli moje rodzinne miasto, w którym się wychowałem. Obecnie już nie mieszkam, ale stwierdziłem, że jest ono godne tego, aby wam je pokazać. Więc zapraszam ze mną, oglądajcie i zobaczcie, co prezentuje to miasto. Wolsztyn jest miastem położonym w zachodniej Wielkopolsce, jakieś 80 km od Poznania, pomiędzy Poznaniem a Zieloną Górą. Miasto jest położone nad dwoma jeziorami, jeziorem Wolsztyńskim i jeziorem Beżyńskim, co czyni go z naprawdę fajnym położeniem względem turystyki wodnej. Ale miasto przede wszystkim jest znane z tego, że jest tu jedyna czynna w Europie, a prawdopodobnie i na świecie, parowozownia, w której normalnie na trasach do Poznania, do Leszna kursują parowozy na liniach kolejowych. Ale to nie tylko to. W mieście jest wiele różnych innych atrakcji. Miasto jest piękne architekturalnie i ma dużo więcej do zaoferowania. Znajdujemy się na Wolsztyńskim Rynku. Rynki często w takich mniejszych miejscowościach charakteryzują się tym, że pełnią one funkcję tylko centralnego placu, przy którym mieści się urząd miejski, urząd gminny i tak dalej. Lecz nie w przypadku Wolsztyna, to miejsce jest żywe. Znajduje się tu wiele knajpek, wiele restauracji, wiele kawiarni, które warto odwiedzić. To miasto żyje. To miasto ma swojego ducha, którego chciałbym wam pokazać w tym filmie. Więc jeśli jesteście ciekawi, oglądajcie dalej, ja was zabiorę w najlepsze miejsca w tym mieście. Wolsztyn jest miastem iście wielkopolskim, czyli to, z czym charakteryzuje się Wielkopolska, tak zwany porządek w wielkopolskiej gwarze, zwany porządkiem oraz pracowitość. Miasto jest czyste, miasto jest piękne, widać, że jest zadbane, co jest jego ogromnym atutem. Przemieszczając się po ulicach Wolsztyna możemy dostrzec naprawdę piękną architekturę, która najbardziej charakteryzuje to miasto. Wiele kamieniczek, wiele różnych ciekawych miejsc, różnych zdobień, które właśnie udoskonalają i wypuklają to, co najpiękniejsze w wolsztyńskiej architekturze. Tuż obok Wolsztyńskiego Rynku znajduje się kościół farny. Jest niebywały ze względu na swój neobarokowy styl architektoniczny, który jest ukazany zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Przemieszczając się ulicami Wolsztyna, warto wejść w te ulice takie wąskie, te takie w stylu włoskim, hiszpańskim, gdyż one skrywają te najciekawsze i najpiękniejsze fragmenty tego miasta. Oprócz głównych arterii, tak, albo różnych uliczek, które dochodzą do rynku, które są bardzo malownicze, właśnie te wąskie uliczki tworzą klimat Wolsztyna. Wolsztyn ma typowo niemiecką zabudowę, więc jest wąsko ulokowany. Wszystko jest dosyć blisko siebie, co jest ogromnym plusem dla osób zwiedzających Wolsztyn. A niedaleko od rynku znajduje się promenada wzdłuż jeziora Wolsztyńskiego, która jest takim głównym punktem przemieszczania się ludzi. Mieści się tu wiele knajpek, mieści się też centrum rekreacyjne Fala Park, w którym można zagrać w kręgle, pójść na siłownię, przy tym też jest hotel, także miejsce niebywale piękne, które zachwyca oczy. Często można tutaj sobie usiąść na ławce i po prostu podziwiać to, co jest przed nami. Podziwiajcie.
Nie tylko z kolejnictwa w Olsztyn może być dumny. W mieście mieszkał i pracował znany noblista, dr Robert Koch, który prowadził badania nad prątkami gruźlicy, za co właśnie dostał tą nagrodę, a w tym domu mieszkał. W tym miejscu znajduje się muzeum poświęcone właśnie Robertowi Kochowi oraz centrum, znaczy biuro promocji i turystyki miasta Olsztyn, które warto odwiedzić. Polecam serdecznie, może uda nam się tutaj wejść. Miejscem obowiązkowym w Olsztynie do odwiedzenia jest Olsztyńska Parowozownia, czyli to, co mówiłem na początku filmu, miejsce, z którego Olsztyn jest najbardziej znany. I właśnie w tym miejscu to się znajdujemy. Proszę bardzo, bardzo piękny obiekt za mną. Pokażę wam, co można tu zobaczyć, pewnie będę coś w trakcie też mówił do was, jakieś ciekawostki. Jeżeli chodzi o ceny wstępu do muzeum, jakim jest parowozownia, żeby zobaczyć to wszystko, bileciki wyglądają w ten sposób i kosztują 10 zł ulgowych, czyli obejmuje on wszystkie dzieci, uczniów, studentów, emerytów i rencistów, a normalny kosztuje 15 zł i obejmuje całą resztę. Ale cena jest mega dobra w perspektywie tego, że można zobaczyć tak wiele, można wsiąść do tych parowozów, co zaraz wam pokażę, i no jest to coś niebywałego. Mam to na 0,5 obiektywie i nawet nie mogę objąć tego koła w miarę da się to objąć, ale jest tak gigantyczne. Jeśli ktoś jest fanem kolejnictwa, to na pewno jest to miejsce obowiązkowe do zobaczenia. W ogóle może, żeby wam pokazać, jakie to jest duże, to stanę po prostu przy tym. No ja mam 1,77 m. Trochę mnie przewyższa, bo jest 1,80 m. Wow, niesamowite. To jest w ogóle taka obrotnica, w sensie, że jak parowozy stamtąd wyjeżdżały na przykład tyłem, to jesteś w stanie je obrócić po prostu tak dookoła i one wtedy wyjeżdżają przodem na tory albo tyłem pod wagony, co jest mega fajne. Tutaj jak jest takie wydarzenie jak parada parowozów, to odbywa się też takie wydarzenie przed wieczorem, nazywa się Światło Para Dźwięk. I na tej obrotnicy te parowozy są jakby prezentowane przed ludźmi, jest masa świateł, muzyka i tak dalej, co robi naprawdę ogromne wrażenie. Pamiętam, że jak był rok chopinowski, to był grany Chopin na elektrycznych gitarach, perkusji, była super aranżacja, więc muzycznie to było super, były lasery. Też wiem, że są jakieś wstawki teatralne z tym związane, także bardzo wyjątkowe miejsce i jak się odbywa takie wydarzenie, na pewno warto odwiedzić Olsztyn. Ok, wchodzimy do środka parowozu. Wow. Niesamowite, jak to wygląda. W ogóle też fajny jest dźwięk tutaj, może usłyszycie to przez mikrofon, ponieważ kabel mi... Okej, miałem małe problemy techniczne, bo kabel mi wszedł, ale no, wygląda to genialnie. Tutaj pewnie był węgiel. Jak widzicie, miejsce nie jest martwe, krążą turyści. Jest tak naprawdę środek tygodnia, także... Widać, że warto po prostu tutaj przyjść. Słychać też różne języki, nie tylko polski.
miejscem, które zdecydowaliśmy się odwiedzić, aby coś zjeść, posilić się, jest restauracja Powozownia. Miejscem, które odwiedziliśmy jako restaurację, jest Powozownia, czyli restauracja, w której nie miałem nigdy okazji nic jeść wcześniej, mimo tego, że lokal na mapie Wolsztyna znajduje się już bardzo długi czas. Byłem kilka razy na jakimś piwku i tak dalej ze znajomymi, aczkolwiek jadłem pierwszy raz i nie wiem, czy wiecie, kilka lat temu, może tak z 10, lokale miały swój taki specyficzny klimat. Wszystko było w drewnie, wszystko było takie ceglane, ciemne, charakterystyczne obrusy na stołach i właśnie tak jest tutaj, ale ma to swój fajny klimat, który właśnie przypomniał mi te takie miejsca, jak kiedyś odwiedzałem na przykład z rodzicami, co fajnie gdzieś podkręciło te zmysły. Jeśli chodzi o jedzenie, bardzo dobre, cenowo też super. Zjedliśmy pizzę margaritę, którą zresztą pewnie widzieliście na przebitkach. Bardzo dobre ciasto. Jeśli jesteście fanami jakiejś pizzy w stylu neapolitańskim, rzymskim i takiej wypiekanej w piecu, no to możecie być zawiedzeni. Ale jeśli lubicie taką daily pizzę, wyższa jakość, dobra jakość składników, to na pewno będziecie usatysfakcjonowani. Wolsztyn, mimo tego, że jest miastem pięknej architektury, to również jest miejscem artystów. Artystów różnych, muzyków, malarzy, ale również graficiarzy, czego obrazem jest ta oto ściana. Miejscem godnym odwiedzenia w Wolsztynie jest park miejski, który mieści się też bardzo blisko centrum, dosłownie ze 100 metrów od rynku w Wolsztynie. Przejdźmy dalej. W parku miejskim znajduje się pałac, który obecnie jest remontowany, odnawialny, ma tam pełnić funkcję bodajże hotelową, tak jak to było przed kilkoma laty. W parku miejskim znajduje się też plaża miejska, na którą się właśnie udajemy. Ta wyspa widoczna w oddali, czyli to miejsce tutaj, jest wyspą na jeziorze Wolsztyńskim o bardzo charakterystycznej nazwie, dosyć zabawnej. Wyspa nazywa się Tumidaj. Przy jeziorze Wolsztyńskim jest też wypożyczalnia sprzętu wodnego, tak samo jak przy Falaparku, co rzeczywiście sprawia, że ta turystyka wodno-rekreacyjna jest tu wszędobylska. Można z niej korzystać, można sobie wypożyczyć rowerek, można wypożyczyć sobie kajak, więc jeśli lubicie takie sporty, to jak najbardziej jest to miejsce idealne do uprawiania tego typu sportów. Oprócz jeziora Wolsztyńskiego i jeziora Berzyńskiego jest też rzeka Dojca, którą można odbyć spływ kajakiem. Moi drodzy, Wolsztyn, jak widzicie, miastem jest niewielkim, ale z jak wielkim sercem, wielkim potencjałem i przede wszystkim wielkim pięknem jest ono prezentowane wszystkim odwiedzającym przez samo właśnie to miasto. Jego architektura oraz położenie czynią to miasto perełką w skali ziemi wielkopolskiej. Sentyment, który mam w sercu do tego miasta, bo się w nim wychowałem, ale jest to coś pięknego, o czym nawet nie potrafię się wysłowić, bo chciałbym przekazać jak najwięcej pozytywów związanych z tym miastem, przedstawić je w jak najlepszy, w najpiękniejszy sposób, jak jest to tylko możliwe. Niestety nasza podróż na dzisiaj dobiegła końca. Mam nadzieję, że wam się podobało i będziecie subskrybować mój kanał, zostaniecie dłużej, a takich produkcji jak ta będzie jeszcze więcej na tym kanale. Trzymajcie się, cześć!